Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku z jakże zacnej serii z gry Blocklade 3D. Gramy oczywiście w mój do tej pory w mój ulubiony tryb. Zjedziemy sobie, a niech będzie tutaj czerwonych. Chociaż ta mapa nie jest aż taka świetna, ponieważ jest już większa niż tamta. Chociaż może i nawet tych samych rozmiarów są te mapy. Chociaż może tak się tylko wydaje. Naprawdę mnie zabił. Serio? Dobra, i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że nagrywałem odcinek. Nagrywałem. W zasadzie to nie nagrywałem, bo zanim. Jak niby nagrałem ten odcinek, powiedzmy, to zauważyłem. Skapłem się, że tak powiem, trochę tak dziwnie, że nie włączyłem. Znaczy, OBS-a miałem włączonego, ale nie włączyłem nagrywania. A więc tamten jakże piękny odcinek, tak jak każdy, poszedł no po prostu. No nie będę tu używał wulgaryzmów. Do tej pory nie używałem i do tej pory nie będę używał. Przynajmniej na razie. Kiedyś w końcu zacznę używać, nie wiem, to wiadomo. Ale na razie, póki mam mało subskrypcji, nie muszę używać wulgaryzmów. W ogóle, czy będę używał? Może takie. Dobra, nie gadajmy o przyszłości. O przyszłości mojej na YouTube. O tym zacnym serwisie YouTube. No, dobra, chodźmy tutaj. Ale to w ogóle wysokie są tu. Nawet w tytule tej mapy było, że jakaś willa czy coś to jest. No co za ziomy. Dobra, widzę, że trochę ludzi tu jest. Dobra. No i zabili mnie. Ale dwa zabójstwa. Co prawda mam. A więc. Dobra, chodźmy. No naprawdę dwóch naraz zabije. Ja nie rozumiem. Jednym ciosem, no to jest jakieś. Czy ci ludzie mają haksy, nie wiem. Znaczy haksy to bardziej w CS-ie, nie? Znaczy haksy. Wallhack na CS-ie, nie? Jest, a nie haksy. Znaczy haksy pewnie też coś takiego w CS-ie. Nie wiem, bo nie mam CS-a. I nie chcę na razie mieć. Bo by było, jakby wszedł na serwer, to by było wyjazd stąd lamusia. Tak. No to tak by było, podejrzewam. A więc wolę na razie nie zakupywać tej produkcji. Tak. I zauważcie, że zacząłem, znaczy, no dopiero w tym odcinku powiedziałem produkcji. Bo poprzedni odcinek się nie nagrał. A więc. Teraz będę używał zamiast gry, no chociaż i tak czasem powiem gry, ale postaram się mówić zamiast gry, to powiem produkcję, bo to tak jakoś, tak jakoś lepiej to brzmi. Co nie? No nie, znowu zginąłem. Nie no, ci ludzie pewnie mają komputery z NASA, a więc się nie dziwię. Mieliby mieć komputery z NASA, a graliby w tą grę. No nie żeby nie było, że. No, nie żeby coś. Żeby nie było też, że nie lubię tej gry. No lubię tą grę, nie, tylko. No, po prostu się już nudzę. Pozostał jedyny tryb, w który chce mi się tak naprawdę grać. Ale dobra, zaczynamy grać naprawdę, bo już.
5 minut odcinka, a ogólnie to co, taki odcinek jakby pogadankowy, ale to nie jest odcinek pogadankowy. Może kiedyś taki zrobię. Czemu ci ludzie się tam się, no nie będę mówił drom, no ale już powiedziałem. A więc krzyczą mi za tym oknem, bo musiałem sobie trochę okno otworzyć, bo tu jest tak gorąco u mnie w pokoju, a więc naprawdę. No tak. Oczywiście muszę kinąć. Muszę to już mam. Nie wiem. To już ktoś w testamencie napisał. Cokolwiek, nie. Dawaj no gościa z łopatą zabije, nie? No dobra. Chociaż dobra, idziemy do tego kozaczka. Pewnie go zabiję. Dawaj go. Zabiłem go. Ale zginąłem oczywiście. Polecam tą grę. Najlepsza gra na świecie. No w sumie dobra gra. Ale w sumie nie chcę się wypowiadać na temat tej, znaczy, dobra, nie, po prostu jak mówię coś głupiego, to po prostu wyciszcie na 10 sekund dźwięk, po czym przywróćcie ten dźwięk i poprawi się może. Atmosfera odcinka się poprawi. Bo czasami gram takie głupie rzeczy, że to naprawdę. W ogóle też muszę wam powiedzieć, że nie miałem. W sumie wtedy jak była ta przerwa miesięczna chyba. No tak, miesięczna, nie. No to nie chciałam się nagrywać, bo po prostu oglądałem innych youtuberów, jak grałem w różne gry. No nie będę teraz mówił, kto jest moim ulubionym youtuberem. Ale dobra, powiem wam. Moim ulubionym youtuberem. W sumie mam czterech takich ulubionych youtuberów, a takim najlepszym jest no zdecydowanie Willy. I tu nie chodzi o te triki na rowerze, tak, Willy, no. Bo to nie pisze się tak samo jak te triki, tylko przez y. A więc jakby ktoś chciał, zapraszam na ten kanał, pozdrawiam tego ziomeczka. Bardzo lubię oglądać jego odcinki. Teraz ogólnie ta seria z Hearts of Iron, Związkiem Socjalistycznym, dobra, nie będę rozwijał tego, po prostu ZSRR. No, bardzo świetna seria, polecam. A więc jak chcecie, możecie mu dać suba, bo naprawdę zasługuje na to. On ma tam chyba prawie 700 subów chyba ma, z tego co pamiętam. A jeśli mówię źle, to mam kiepską pamięć i uwierzcie mi na słowo, naprawdę mam kiepską pamięć. Naprawdę. A więc może trochę mu subów dajcie, lajki mu dajcie, skomentujcie jego tam filmiki. Naprawdę ziomek jest fajowy. Świetne materiały nagrywa w ogóle. Jak oglądam takie inne kanały, na przykład teraz nie oglądam, no w ogóle już nie oglądam takich kanałów jak na przykład, nie wiem, Blowek, Rezi, nie, to nie oglądam, to w ogóle nie ma sensu oglądać takich kanałów. Ale właśnie Will, to jest bardzo dobry kanał, bardzo dobry kanał. Polecam ziomeczka ogólnie. Jeśli ktoś jest zainteresowany Hearts of Iron, to niech wpada na jego kanał. W ogóle też nagrywa Rainbow Six Siege. Chyba dobrze powiedziałam tą grę. Mam nadzieję, że dobrze. No. Świetna seria. No. Więc bardzo polecam. Ogólnie jak możecie, naprawdę dajcie mu subów. Niech ma chłopak, zasługuje. Bo ogólnie
Wiem, jak trudno jest się wybić na YouTube'a, więc pomóżcie mu w tym. Naprawdę zasługuje na więcej subów. I on nagrywa to naprawdę z pasji. Jest no, uczciwym youtuberem. Nie takim. Dobra, nie będę już nic gadał, bo bym miał dramę pewnie z kimś. Chociaż tam kto mnie. Kto tu mnie ogląda, nie? Kilka osób. No dobra. Nie, bo była drama z kimś. O nie. Dobra. Ale skupmy się na grze. No. Jeszcze ostatni raz powiem. Zapraszam do Ulego. Naprawdę. Polecam. Chodź tu, ziomek. Dobra. Zabijemy go zaraz. Dobra. Ilu mam? 14 zabitych. Nie jest aż tak źle. Bo na poprzednim serwerze mieliśmy chyba 100 zgonów mieliśmy ogólnie też. I chyba coś z 80 zabójstw. No teraz może aż tak źle nie jest. Ale... W ogóle która jest minuta? O Boże, 11 już? No tak to jest, jak się rozgadam. Ale dobra. Dobra. Myślę, że w tym miejscu podziękuję wam za oglądanie tego jakże zacnego odcinka z jakże zacnej gry Blocklade 3D. Polecam tą grę wszystkim, chociaż mi za to nie płacą, ale polecam. Bardzo fajna gierka. Bardzo fajnie mi się z nią grało. Teraz tak mówię, jakby to był koniec serii, ale nie, to nie jest koniec serii, drogi widzowie, więc jeszcze będzie kilka odcinków. No. Ale na tym zakończymy ten odcinek, bo trwa już może niedługo, ale dla mnie może i to jest długo. A więc standardowo zachęcam do dania łapki w górę, napisania komentarza i zasubskrybowania kanału. I ostatni raz wspomnę, żebyście wpadli na kanał Ulego. No i cześć!